Urodziłem się 17 stycznia 1732 roku w Wołczynie. Pochodzę od rodu Poniatowskich, herbu Ciołek. Dziadek od strony ojca brał udział w bitwie pod Wiedniem, a ojciec został kasztelanem krakowskim. Od strony mamy powiązany jestem ze familią Czartoryskich. W młodości dużo podróżowałem, byłem we Francji, gdzie nawet trafiłem do więzienia. Później zaprzyjaźniłem się z ambasadorem Anglii, ze którym wyjechałem do Sankt Petersburga, gdzie poznałem carycę Katarzynę II, ze którą połączyły mnie bliskie relacje. Niestety car Piotr wymusił na mnie powrót do Polski, gdzie zająłem się posłowaniem. Gdy miałem 32 lata, zostałem wybrany na króla Polski. Jako człowiek oświecenia pragnąłem zreformować kraj i jego ustrój polityczny. W czasie mojego panowania założyłem szkołę rycerską, która miała szkolić elitę wojskową. Powołałem Komisję Edukacji Narodowej. Doprowadziłem do uchwalenia konstytucji, a także sprowadziłem do Polski wybitnych artystów malarzy. Ceniłem sobie towarzystwo ludzi, intelektu, kultury i sztuki, dla których organizowałem słynne obiady czwartkowe. Niestety moją słabością było wystawne życie i dlatego popadłem w długi. Moi przeciwnicy zarzucali mi, że byłem rusofilem, zdrajcą i miennym politykiem. W 1795 roku zmuszony dostałem do abdykacji. Początkowo przeniosłem się do Grodna, a później po śmierci carycy wróciłem do Sankt Petersburga, gdzie spędziłem resztę mojego życia.